Halo! Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin? Tak. Powiedz, co może być u nas na załadunku? Po południu. A czemu tak późno? No jak późno? My się nie rozładowałem chyba na jednym miejscu. No ale ze spedytorem mieliśmy ustalone, że pan powiedział słuszno. Co? Z panem Krzysztofem było ustalone, że pan powiedział na ramę. Ja nie rozumiem nic. Halo! Halo! No! No. Krzysztofem było ustalone, że będzie pan na 8 rano. Jestem teraz w Chełmie, szukam firmy na zrzutkę. Jak zrzucę, to mogę jechać, a nie na żadną 8 rano. No ale to pan jutro nie rozładuje w takim razie. No a co, a załaduje się dzisiaj u was na laudę? No tego nie mogę powiedzieć. Aha, no właśnie. To, o której pan... A gdzie to w ogóle idzie towar? No, od tego trzeba zacząć, bo ja tu nie mam żadnych informacji. Nie, no... Bo ja informacje dopiero dostaję, jak wrzucę na jednym miejscu i dopiero się gdzieś przenoszę na załadunki. No wysłałem panu wszystkie wiadomości, jakie by są... Jak? Wysłałem panu wszystko, co jest potrzebne. Ma pan numer załadunku i miejscowości w tej chwili. Ale gdzie to idzie? No ja też nie jestem Duchem Świętym. No nie umie pan czytać SMS-ów? Ja nie jestem teraz w tym od SMS-ów czytania, bo jeżdżę po Chełmie. Ale mnie to nie interesuje, gdzie pan jeździ. A, dobra, dziękuję, do widzenia, nie będę rozmawiać. No to.